Witam Was ponownie. Wleciałem sobie do komisu. Akurat sprzedawca przestawia tutaj samochody. No i opelek był odpalony, drzwi otwarte, więc sobie pomyślałem, zasiądę w środku. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Bardzo przyjemne auto w środku. Kierownica fajnie wyprofilowana, fajnie się ją trzyma, miejsce na łokieć w odpowiednim miejscu. Bryczka ma teraz przejechane, trzeba by wejść tu gdzieś w ustawienia, nie będę wchodził, mam tutaj kartkę, zaraz Wam pokażę. Tempomat jest. Co tutaj mamy? Czy jest grzana kierownica? Nie widzę, żeby była podgrzewana. Kontrola trakcji, parktroniki, asystent pasa ruchu. Dosyć dobre wyposażenie jak na ten segment. Regulacja oświetlenia, elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Materiały na górze są miękkie. Tutaj już jest twardo do samego dołu, ale noga nie styka mi się z tunelem środkowym. Do tyłu troszeczkę widoczność jest ograniczona przez szerokie słupki i opadającą linię dachu. Podświetlenie lusterek jest. Gdzie tu jest jakiś schowek na okulary? Tego nie wiem. Szkoda troszeczkę, że nie ma tutaj kamery cofania. Bo tak jak wspomniałem, z tyłu te szyby są dosyć zabudowane, za wiele nie widać. Ale muszę Wam powiedzieć, jak na Opla, naprawdę jest tutaj wygodnie, jest nowocześnie. Nie czuć taniości. Pomimo tego, że tutaj już jest twardo w starszej Astrze, z tego co pamiętam, Jotce, tutaj jeszcze na drzwiach był miękki materiał. Fotele są wygodne, fajne trzymanie na boki. Podoba mi się, że jest zwyczajny, ręczny, a nie jakiś elektroniczny. Podłokietnik no nie jest za duży, jest wejście USB tutaj w środku. Uchwyty na kubki bez trzymania bocznego, wejście na zapalniczkę lub ładowarkę. Pod maską mamy dieselka i muszę Wam powiedzieć, ten silniczek tak cichutko pracuje, że praktycznie go w ogóle nie słyszę. Auto jest naprawdę super, ale to super wyciszone. Zmniejszę nawiewy. No coś tam terkocze, ale naprawdę nie jest to uciążliwy jakiś dźwięk, żeby irytował, denerwował, że ci klekoczą bociany pod maską. Schowek średnio pojemny. Pokażę Wam, z czym mam do czynienia. Astra, rok 19-18, 189 przejechane, 1.6 diesel, 110 koni. Poduszki powietrzne, ABS, auto, alarm, centralny zamek elektryczny, otwierane szyby elektrycznie, sterowane lusterka, klima, wspomaganie kierownicy, nawigacja, czujniki parkowania. Szkoda, że tej kamery tutaj nie ma, tak jak wspomniałem, ponieważ no przydałaby się ta kamerka. Wysiądziemy i Wam pokażę tą bryczkę z zewnątrz. Czerwony kolor. Niekoniecznie ulubiony, ale do tego samochodu naprawdę ten kolor pasuje. Piszcie w komentarzach,
czy ten samochód nie wygląda ładnie. Popatrzcie sobie na tą linię, te lampy, do tego fajne alusy. Nie wiem, jak kamerka wychwyci czerwony, czy nie zrobi z niego bombki choinkowej. Ciemna szyba. Często tutaj są chromy, ale uważam, że do tego czerwonego koloru pasują właśnie ciemne listwy, ciemne dekory. No, bryczka prezentuje się naprawdę jak nówka sztuka. Wizualnie bez obcierek, bez obić. Naprawdę bardzo przyjemna furmanka, stosunkowo młoda, za niewielkie pieniądze. Zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj. Jedynie tutaj na tym dekorze pewnie ktoś miał pierścionek i zrobił taką ryskę. Fotel kierowcy jak nowy. Tutaj tak delikatnie ktoś czymś przywadził. Pewnie jakaś kobieta, znając życie. Miejsca z tyłu naprawdę jest dużo. Zobaczcie ten wlew paliwa, jaki on jest. Aha, bo tutaj jest jeszcze na AdBlue. Ale spora jest ta klapka naprawdę. Czujniki parkowania są, ale nie mamy kamerki, szkoda. Bagażnik dosyć spory. Co tutaj mamy pod spodem? Dojazdóweczkę. Jakby była benzynka, można zamontować gaziutka w to miejsce. Tutaj widać, ktoś coś woził w bagażniku i delikatnie ten plastik poprzycierał. Ale poza tym naprawdę linia tego samochodu tutaj dla mnie, słuchajcie, w tym aucie wszystko współgra. Naprawdę ten samochód według mnie jest narysowany bardzo ładnie. Piszcie w komentarzach. Przetłoczenia na masce. Zajrzyjmy jeszcze pod maseczkę, jak wygląda ten silnik. 1.6 dieselek to jest jednostka pochodzenia Fiata JTD, czyli dobry silnik. Pod koniec kładli jeszcze 1.5 pochodzenia PSA. Dojście do żarówek jest. No jest to wszystko troszeczkę tak zabudowane, jak widzieliście, ale żaróweczkę samemu wymienisz. Co w dzisiejszych autach wcale nie jest oczywiste. Były 110 koni, chyba 136 koni, biturbo 160 koni. Taka cena wywoławcza za auto, które ma w tej chwili 5 lat i 190 przejechanych. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy wam się Asterki podobają, czy nie? Ponieważ mi się coraz bardziej Asterka w kombi podoba. Taki szybki filmik. Wsiadłem do tego auta, miałem kamerkę ze sobą.
No i nagle mnie tknęło, żeby wam coś nagrać. Na spontanie, na szybciutko. Pozdrawiam.